się ekscelencja z tego, że to właśnie święta Barbara została patronką Libiąża? No pytanie, czy jest zawsze możliwość albo tak, albo nie. Więc oczywistą jest rzeczą, że tak, ale chciałbym podkreślić samą wagę tego spotkania dzisiejszego, które jest ukoronowaniem dążeń Rady Miasta, pana burmistrza, wspartych także przez miejscowych księży, żeby Libiąż mógł cieszyć się szczególnym patronatem świętej Barbary. To wielkie wydarzenie wskazujące na duchowość tych ludzi, którzy rozumieją, że bez Pana Boga nic sensownego się nie zbuduje. Bez wsparcia, jakie u Boga możemy mieć poprzez świętych, w tym przypadku dzięki świętej Barbarze. Wymowną rzeczą jest to, o czym słyszeliśmy, że nad Libiążem górują cztery wieże, dwie kościelne i dwie związane z szybami prowadzącymi do kopalni pod ziemią. Ale przecież one jedne i drugie mówią o tym, kim jest człowiek, wyrażający się przede wszystkim w swojej pracy i w swoim odniesieniu do Boga, w swojej modlitwie Ora et Labora. Święta Barbara jednoczy te obydwa jakby skrzydła naszego człowieczeństwa, pracę i modlitwę. I mam nadzieję, że nie tylko dla górników, ale dla wszystkich, którzy tutaj mieszkają, będzie bardzo ważnym punktem odniesienia we współczesnych zmaganiach o wierność w trwaniu przy najważniejszych wartościach, dzięki którym Polska ciągle jest żywym, pewnym nadziei i prężności narodem, począwszy od chwili, kiedy się rodziła jako naród, jako państwo, to znaczy w momencie, kiedy przyjmowała chrześcijaństwo w 1966 roku dzięki decyzji o przyjęciu chrztu podjętej przez ówczesnego księcia Polan Mieszka I. Ekscelencjo, chciałem jeszcze zapytać. Wielu Libiążan w związku z nową patronką ma nadzieję, że teraz Libiążowi będzie się wiodło jeszcze lepiej, będzie się cieszył jeszcze większą łaską. Słuszna nadzieja? Jak z każdą łaską, po niemiecku Gabe, łączy się ona także z pewną odpowiedzialnością i ciężarem odpowiedzialności, czyli znowu po niemiecku Aufgabe. Taka gra słów typowa dla języka niemieckiego, ale mówiąca o tym, że jeśli jest jakaś łaska, niewątpliwie jest czymś takim obdarowanie Libiąża patronką świętą Barbarą, to z tym się wiąże także zobowiązanie, żeby wpatrując się w jej wzór, żyć tak, jak ona uczy, jak pokazała, że można, a nawet jak kiedy i trzeba. Jeżeli Libiążanie w tym wpatrywaniu się, w tym wpatrzeniu świętą Barbarę będą trwali, na pewno będzie dobrze. No, bo teraz już mogę powiedzieć, że święta Barbara jest patronką naszej gminy. Piękna uroczystość z udziałem arcybiskupa księdza Marka Jędrzejewskiego. Myślę, że to, co powiedział, to, co ja podkreślałem cały czas, było to takie naturalne, że ta patronka powinna właśnie być patronką naszej gminy. Ucieszyły Pana ciepłe słowa arcybiskupa o Libiążu? Myślę, że tak. Szczególnie teraz, kiedy stoimy w dobie problemów z węglem, to każde dobre słowo na temat naszej gminy, na temat tego, co robimy, czyli wydobycia tego węgla, to jest bardzo, bardzo pozytywne.